Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do futra z norek. I zgromadzili się potomkowie Aarona przed świątynią, aby ofiarę palną złożyć. A i sam Aaron przyglądał się wszystkiemu z boku. I stała ich niezła kolejka, czekając na otwarcie bramy wejściowej. Ale zanim świątynia otworem stanąć raczyła, z megafonu ogłoszeniowego głos Pana się odezwał do Aarona. Ktokolwiek z potomków Twoich, według ich przyszłych pokoleń, będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga. I lekkie poruszenie w kolejce się zrobiło, i szmery się rozeszły, a i na końcu kolejki ktoś padł zemdlony. A głos Pana nieubłagany był i kontynuował. Żaden człowiek, który ma skazę, nie może się zbliżać, ani niewidomy. W tym momencie od kolejki oderwała się grupa pielgrzymów z białymi laskami i wpadła do Jordanu. Ani chromy. Grupa kulawych odbiegła od kolejki żwawym truchtem. Ani mający zniekształconą twarz. Kolejna grupa, tym razem tych, których twarze przeżyły bliskie spotkanie z łopatą bitewną, wysmyknęła się z kolejki i pognała w kierunku wzgórz najbliższych. Ani kaleka. Na te słowa 90% kolejki zniknęło jak kamfora, zapadło się w piaski pustyni albo i odleciało na latających dywanach pożyczonych od arabskich mujahedinów. Ani ten, który ma złamaną nogę albo rękę. Kolejkowicze o kulach i z rękoma na temblakach odeszli w ciszy i smutku. Ani garbaty. Jedyny w kolejce garbus zaklął szpetnie i ciągnąc po piachu sandałami poszedł, gdzie go oczy poniosły. Ani niedorozwinięty. Czwarty z pozostałych w kolejce mężczyzn, zrobiwszy szpetną minę i wywalając język na wierzch, wymknął się w kierunku gaju oliwnego. Ani ten, kto ma bielmo na oku. Trzeci z pozostałych rozejrzał się jednym okiem, żeby zorientować się, czy to o niego chodzi, a kiedy zrozumiał, że jednak o niego, wkurzył się, tupnął, splunął, odwrócił plecami i powlókł się do domu. Ani chory na świeżb. Ciągle drapiący się obywatel stracił właśnie nadzieję i został już tylko jeden, ostatni oprócz Aarona człowiek, rozpromieniony, bo tylko on przetrwał tak wybiórczą boską selekcję. Ani okryty liszajami, zagrzmiał głośnik. Ostatni osobnik nawet się nie poruszył. Ani okryty liszajami, jakby głośniej powtórzył głośnik. Osobnik ani drgnął. Pokaż tyłek, odezwał się nagle głośnik. Przerażony człowiek z ogromnym liszajem na zadku, schowanym pod tuniką, odwrócił się i próbował uciec, kiedy na niebie pojawiła się gigantyczna stopa obuta w trzewik w celu ugodzenia uciekającego mężczyzny w tyłek. Niestety na jej drodze stanął zdziwiony Aaron i stanął niestety przodem. Ani ten, kto ma zgniecione jądra, powiedział ze smutkiem głośnik. Coś trzasnęło, zaszumiało i głośnik oniemiał. I tylko jęki ugodzonego w przyrodzenie Aarona rozbijały koncepcję permanentnej ciszy.